Piękna świąteczna atmosfera wypełniła rychwalski rynek, na którym zorganizowano jarmark bożonarodzeniowy. To już piąta edycja tego radosnego wydarzenia. Ja mam nadzieję, że oczywiście będą kolejne. Kiedy dzisiaj się rozglądamy i widzimy w wielu miejscowościach, gdzie te jarmarki są, czyli to tym bardziej nas cieszy, że właśnie polska tradycja mówiąca o świętach Bożego Narodzenia, polska tradycja wywodząca się z tego, że jakby wyjątkowe mamy podejście do tych świąt. I również to, że wtedy nawet domyślam się, że kiedy nawet dochodzi do jakichś drobnych nieporozumień rodzinnych, czy nie tylko, to ludzie jednak do siebie mówią ludzkim głosem, tak jak to właśnie słyszymy w jednej z kolęd. Chodzi o to, żebyśmy właśnie zapomnieli o tych trudnych chwilach, a mówili dobre rzeczy, które będziemy sobie mówili, są nam bardzo potrzebne, ponieważ nowy rok zapewne nie zapowiada się w sposób cudowny. W związku z tym im więcej tych pozytywnych fluidów dla nas będzie przekazywanych, tym bardziej radośnie wejdziemy w nowy 2023 rok. Gościem specjalnym jarmarku był nie kto inny jak prawdziwy Mikołaj z Laponii, który wjechał na rychwalski rynek w towarzystwie samego burmistrza i strażaków z OSP Jaroszewice Grodzieckie. Dzieci zostały obficie obdarowane cukierkami, mogły także ze świętym zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Mikołaj złożył również wszystkim świąteczne życzenia. Ja tu jestem już trzeci rok z rzędu i zawsze z chęcią tutaj przyjeżdżamy z moją całą świtą. Pracy wkładamy, żeby zadowolić te dzieci i zawsze jesteśmy bardzo mile przyjęci. Na specjalne życzenia i podarunki od świętego Mikołaja mogła także liczyć nasza redakcja. Telewizja Wielkopolska robi bardzo dobre rzeczy dla naszego właśnie subregionu. Pokazuje wszystkie tematy, te dobre, te złe, ale ważne, żeby właśnie mówili o tym, co się dzieje w środowisku. Bardzo dziękujemy i prosimy pana tutaj posłodycza. Ale pomocników świętego Mikołaja w Rychwale było bardzo wielu. Rekrutowali się oni m.in. z grodzieckiej grupy motocyklowej Jokers, która miała do zaoferowania kilka atrakcji. Jak co roku spotykamy się na rychwalskim jarmarku świątecznym. Dla mieszkańców przygotowaliśmy ozdoby, skrzaty, mamy jemiołę, mamy kawę, mamy herbatę, mamy również grzańca dla rozgrzania ducha i ciała. To jest integracja osób z terenu gminy Rychwał i nie tylko. Co roku staramy się tu umilić dzieciom i nie tylko czas. Robimy zdjęcia na saniach z dziećmi. Także wspaniała atmosfera świąteczna. W tym roku nie zawiedli także lokalni przedsiębiorcy i wystawcy. Na straganach można było zakupić świąteczne ozdoby, choinki czy stroiki. Przygotowaliśmy stroiki, mydełka świąteczne. Mydełka są przepiękne, zapachy są świąteczne. Atmosfera jest przepiękna. Tak, świąteczna. Co prawda śniegu nie ma. W zeszłym roku był śnieg, także było naprawdę w ogóle bajecznie. Ale w tym roku też jest super i naprawdę... Warto nas odwiedzać tutaj w Rychwale. Tak, tym bardziej są naprawdę strojki przepiękne. Rodzice włożyli w to naprawdę mnóstwo pracy, serca. I choć rzeczywiście śniegu początkowo nie było, to tuż przed uroczystym odpalaniem choinki zaczął on nieśmiało pruszyć. 3, 2, 1! Przy choince nie mogło oczywiście zabraknąć wspólnego kolędowania. Podczas jarmarku nikt nie mógł narzekać na mróz. Panowała bowiem gorąca świąteczna atmosfera. Zmarzluchy mogły ogrzać się przy koksownikach, a także skosztować ciepłych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich.
Przygotowałyśmy przepyszne pierogi. Pierogi ruskie, pierogi z kapustą i z grzybami, z makiem i z serem. Mamy również pierogi i łóżka, które można u nas zamówić i kupić sobie bezpośrednio mrożone na święta. Mamy również kapustę z grochem, krokiety i przepysznego grzańca, który na dzisiejszą pogodę jest rewelacyjny. My dość długo przygotowujemy się do tego świętowania, do tego jarmarku, bo pierogi już robimy mniej więcej 2 miesiące przed świętami, przed tym jarmarkiem, żeby być przygotowane na te ilości, które co roku są u nas sprzedawane przez nas. Są zachwalane i każdy do nas wraca i wie, że u nas dostanie przepyszne pierogi, zarówno żeby skosztować je od razu podczas jarmarku, jak i przy wigilijnym stole. Stoiska jak co roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy Rychwał. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wystawcom, jednostkom organizacyjnym gminy Rychwał, przedsiębiorcom, którzy tak licznie z jednej strony wystawili się, a z drugiej strony jakby robią wszystko, żeby zarówno nasi mieszkańcy, ale ci, którzy dzisiaj przyjechali tutaj, poczuli urok właśnie świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj bardzo licznie tutaj jesteśmy reprezentowani przez poszczególne placówki oświatowe, zarówno jedno przedszkole, jak i drugie, koła gospodyń wiejskich, grupę motocyklową Joker, a więc naprawdę wielu pewnie nie da się tutaj wymienić, ale jakże do tego dodamy również to, że dzieci, młodzież przepięknie śpiewają kolędy mówiące o pewnej tradycji, mówiące o przywiązaniu i również mówiące o tym, że jednak jesteśmy narodem chrześcijańskim, który ma swoje tradycje i on oczywiście jakby kontynuuje to i wierzę, że właśnie Rychwał tutaj na tym rynku, przepięknym rynku, gdzie jest dużo zieleni, gdzie po prostu pewien klimat jest, daje nam powody do tego, żebyśmy z optymizmem mimo wszystko patrzyli na nowy 2023 rok. Podczas jarmarku z każdej strony płynęły do mieszkańców świąteczne życzenia. Przede wszystkim zdrowia, spokoju i byśmy się bawili tak jak dzisiaj, żeby cały rok taki był. Życzenia na święta na pewno spokoju, dużo miłości, szczęścia, pogody. Życzymy dla wszystkich. Przede wszystkim zdrowia i jeszcze raz zdrowia i wszystkiego dobrego. Żebyśmy przekazywali sobie pozytywne rzeczy, żeby na polskich stołach, w tym czasie, kiedy różnie się zaczyna dziać, nigdy nie brakło właśnie podstawowych rzeczy. Żebyśmy dzisiaj, wiele mówimy o tym, że sytuacja gospodarcza jest taka, a nie inna, żeby ona unormowała się i żeby ludzie, a zwłaszcza starsi, ci, którzy pewnie mają najtrudniej, byli przekonani, że mogą liczyć w naszym wypadku na samorząd gminy i miasta Rychwał, mogli liczyć na najbliższych, ale również, żeby właśnie w skali makro, czyli w całym kraju, nie było takich sytuacji, że ktoś gdzieś z powodu właśnie tego, że braknie mu kromki chleba, będzie jakże źle wspominał albo skończy się to tragicznie. W związku z tym ja jako burmistrz Rychwała dzisiaj chciałbym apelować i prosić o to, żeby spokój, pokój i radość, która będzie przekazywana przez nas wszystkich, dotarła do każdego domu i wtedy na pewno będzie nam się żyło zdecydowanie lepiej.